14 listopada, w Ogólnopolski Dzień Seniora, uczniowie z polskich szkół średnich uczestniczyli w warsztatach Zrozumieć Starość. Mieli okazję przetestować kombinezon geriatryczny, który jest symulatorem starości. Wielu seniorów potrzebuje wsparcia i empatii. Większość pozostaje w izolacji społecznej. Ponad 23% Polaków to osoby po 60 roku życia, a 42% społeczeństwa styka się z niewłaściwym traktowaniem osób starszych. Żeby uczulić młodzież na potrzeby osób starszych, Wiesław Czekalski wraz z powiatem kolskim zorganizowali spotkanie z ekspertem w dziedzinie opieki senioralnej. Od 2018 roku z Fundacją Zacyn po prostu współpracowałem i oni taką akcję przeprowadzali, ale no ciężko mi było załatwić. Dopiero na gali w 2020 roku zapoznałem pana Adama i zgodził się po prostu przyjechać. Zrozumieć Starość to program, który ma działać i uwrażliwiać społeczeństwo na problemy osób starszych, na problemy starzejącego się społeczeństwa, no bo jakby wiemy doskonale, że seniorów mamy coraz więcej, a tej empatii jest coraz mniej. Za to niestety, ale rośnie stygmatyzacja osób starszych, dlatego też warsztaty z kombinezonem geriatrycznym, czyli takim symulatorem starości. Ubieramy młodzież, ubieramy uczestników warsztatów w kombinezon, który ma pokazać im, jak będą żyli, jak będą się poruszać. Według specjalistów ćwiczenia prowadzone w kombinezonie postarzają kursanta o około 30-40 lat. No dziwnie patrzyło się przez okulary, bo było wszystko takie rozmazane, niewyraźne. A picie się wody, to było straszne. To po dzisiejszych testach mogę zauważyć, że osoby starsze mają straszny problem z poruszaniem się. Warto im pomagać na każdym kroku. Najczęstsze komentarze to: o Boże, jak moja babcia, Jezu, jak moja Halinka. Prowadzimy te warsztaty w szkołach, ale też w domach opieki, gdzie uczestniczą w tych warsztatach profesjonalni opiekunowie. I muszę powiedzieć, że tam również opinie, wrażenia są świetne. Sam przechodziłem te szkolenie, przychodząc do firmy ProMedica 24, na mnie zadziałało piorunująco. Mam nadzieję, że to zadziała na empatię, zadziała na uwrażliwienie na problemy osób starszych. Starajmy się zrozumieć starość.